Witajcie wszyscy Sarandianie oraz rodacy w kraju i za granicą, czyli już takie nasze hasło rozpoznawcze. Dzisiejszy dzień, czyli 19 stycznia, postanowiłem przeznaczyć głównie na oglądanie nieruchomości, rozpoznanie rynku, co aktualnie w Sarandzie jest dostępne, co można Wam zaproponować, ponieważ w ostatnim czasie po emisji naszego pierwszego i drugiego filmiku o różnicach, jakie wynikają z podwyżek w Polsce, a to jak wygląda życie w Albanii, no, odezwało się bardzo, bardzo Was dużo, za co bardzo serdecznie dziękuję. To jest przemiłe, że jednak ufacie nam i kontaktujecie się z nami. To jest dość miłe, więc postanowiliśmy poświęcić trochę czasu na to, żeby przedstawić Wam te nieruchomości, którymi tak bardzo jesteście zainteresowani. Więc cały dzisiejszy dzień, jak widzicie, temperatura jest bardzo przyjazna. Było, powiem Wam szczerze, nawet nie wiem ile było stopni, ale było ciepło. Jak widzicie, ubrany jestem w bluzę z dłuższym rękawem. W słońcu naprawdę bardzo, bardzo przyjemnie. Myślę, że około 13-14 stopni na termometrze. Natomiast temperatura odczuwalna była zdecydowanie większa ze względu na to, że słońce dość intensywnie operowało. No teraz już, jak widzicie, słońce zbliża się ku zachodowi i niestety jest to lekko odczuwalne, że robi się chłodno. Dlatego łyczek zawsze ciepłej kawy, bardzo dobrej zresztą, tak nieskromnie powiem. Ok, więc na pewno to, co dzisiaj byliśmy w stanie dla Was zobaczyć, to, co byliśmy w stanie sfilmować, to są inwestycje dla osób, które chciałyby się tutaj przeprowadzić, zamieszkać, prowadzić własną firmę i zmienić, jak ja to zawsze mówię, klimat trochę na cieplejszy i oczywiście bardziej przyjazny ekonomicznie, ale również są dla inwestorów propozycje, czyli zakup nieruchomości typowo pod wynajem, aby móc rentownie zarabiać na tym apartamencie. Więc no cóż, nie pozostaje mi nic innego, jak tylko i wyłącznie zaprosić Was do oglądania naszych propozycji. Moi drodzy, zapraszam Was na prezentację bardzo, bardzo powiem Wam ciekawego miejsca. Apartament składa się z trzech sypialni, z trzech łazienek, salonu i osobno wydzielonej kuchni. Ale zaczniemy od wysokiego C, czyli pierwsza sypialnia, która jest bardzo ustawną sypialnią, jest kwadratowa i od razu zobaczcie, jaki widok. To jest widok z tej malutkiej sypialni. Następnie idziemy do łazienki, która, jak widzicie, jest już przygotowana. Jest toaleta powieszona, jest bidet. Tutaj jest wydzielone miejsce na prysznic. Więc moim zdaniem bardzo, bardzo schludnie. Materiały są wysokiej jakości, to trzeba od razu zaznaczyć. Tu jest miejsce na umywalkę. No i to, co jest specyficzne, co bardzo rzadko się spotyka, to podłoga, która jest wykonana z paneli. To nie są kafle. Idziemy dalej. Mamy kolejną sypialnię, bardzo ustawną, kwadratową, moim zdaniem w miarę dużą, do której jest przynależna łazienka, w której również mamy miejsce na prysznic. Mamy jak zwykle komplet, czyli toaleta i sedes. I mamy oczywiście system podtynkowy, ale co ważne jest okno. To uwierzcie mi, tutaj jest bardzo istotne. Widok na Korfu. Elegancko. Więc moim zdaniem bardzo, bardzo ładnie. Ok, idziemy dalej.
Naprzeciwko mamy trzecią sypialnię, która jest równie obszerna, z widokiem już na zabudowania, na górę. Więc tu już nie mamy widoku na morze. No, ale nie wszystko, nie naraz. Okej, okay. I to, co jest specyficzne, a jeszcze pokażę Wam tą trzecią łazienkę. Tutaj mamy toaletę, miejsce na umywalkę, może nawet na pralkę. Natomiast tutaj jest wyłożona ściana kaflami i miejsce na pralkę. Również okno jest. No i tutaj oczywiście wyprowadzone są na bojler przewody oraz woda. Tu już widzicie, co tu się dzieje, ale do tego zaraz wrócimy. Natomiast to, co jest wyjątkowe, to jest osobno wydzielona kuchnia. Są wstawione drzwi, które są takie ala loftowe. Zresztą cały budynek jest wyposażony w taką stolarkę aluminiową ala loftową. Wszystkie elementy typu wentylacyjnego, czyli okapy, tutaj są montowane. Tu jest wyjście na płytę, te drzwi i wyjście na balkon, który jest wspólny z salonem, więc już Wam pokazuję, jak to wygląda. Tu jest salon przeogromny, jest on w kwadracie. Cały apartament ma 167 metrów. To jest bardzo ciekawie i naprawdę bardzo ładnie zrobione. Ten standard jest naprawdę już taki europejski, wysoki. No i ta wiśnia na torcie, zobaczcie ten widok. Ten widok macie gratis. Jak we wszystkich naszych ofertach, wszystkie apartamenty z widokiem, to widok macie gratis. Pięknie są pokazane tutaj prądy, które są widoczne na zatoce. No i stąd zachody słońca są Wasze. W lecie słońce pięknie zachodzi. Macie całą panoramę Sarandy, no przepiękna, czegoż chcieć więcej. Balkon nie jest za szeroki, ale w tym miejscu, czyli przy wyjściu z kuchni, absolutnie jest miejsce na to, żeby postawić stolik, krzesła i rozkoszować się przepięknym widokiem, który się rozpościera. Słońce daje po prostu tak teraz po oczach, odbija się w wodzie. Mamy 19 stycznia, temperatura na zewnątrz, myślę, około 15 stopni, naprawdę jest ciepło. Ten balkon jest wspólny, można tutaj sobie przejść do tej sypialni, co byliśmy wcześniej. I dookoła tutaj. Jak zwykle w każdym balkonie wyprowadzona jest woda i odpływ do mycia. Tu oczywiście wolne miejsce, wolna przestrzeń pewnie do zabudowy sąsiedzkiej. Reasumując, apartament składa się z trzech sypialni, z trzech łazienek, z salonu, do którego właśnie wchodzę, z wydzielonej kuchni, którą można zamknąć, co jest dość wyjątkowe w ofercie. I to jeszcze raz Wam pokażę z pełnym widokiem na zatokę. I ten widok, powtarzam, macie gratis. Krótkie sprostowanie. Powiem Wam tak, ten apartament będzie wykończony pod klucz, czyli będą wszystkie łazienki wyposażone, będą wszystkie meble, będą sypialnie wykończone. Cały salon będzie wyposażony w meble, w telewizor, w klimatyzację. Ta kuchnia będzie również wykończona, będzie przygotowana, czyli generalnie mieszkanie będzie gotowe do wejścia i do zamieszkania. Ten apartament 167 m2, 200 000 euro.